Cześć, witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Car Detailing Simulator, czyli po prostu w symulatorze odnawiania czy odrestaurowywania nawet pojazdów. Po prostu, jakby wam to powiedzieć, to jest coś takiego, że przyjeżdża klient, ma powiedzmy porysowany lakier, czy po prostu ten lakier już jest wyblakły i tak dalej. Detailerzy się po prostu zajmują tym, żeby przywrócić blask temu samochodowi, temu pojazdu, który czy tam jakiegoś motocyklowi, zależy jak kto przyjedzie i czym przyjedzie. Tak więc poznajmy nową grę od Playway. Jak widzicie, jeszcze nie grałem. Cztery puste zapisy. Zaczynamy na pierwszym. Aha, czyli już się załadowało. Dobrze. Hill Bamford. Wyczyść wnętrze u mojej szyby, u mój samochód. Czyli takie zadania na nas tutaj czekają. Muszę zmienić czułość. Od razu lepiej. Tutaj wchodzimy. Mamy naszego co? iPhone'a z tego. No przecież używam. Aha, kucnąć trzeba, dobra. No to nie mamy aż takich długich rąk do tego, żeby tam, wiecie, aż tak sięgać sobie. Trzymaj. Aha, dobra, czyli nie skaczemy spacją, tylko stajemy na palcach. Ej, pierwszy raz się z czymś takim spotykam w jakiejś grze, w ogóle w jakimś symulatorze. Dobra, żeby przyspieszyć, czyli tak wybiegamy, otworzymy sobie dzienniczek, tu mamy tak, tu mamy tutoriale. Rozejrzyj się dookoła, tuturutu, to kto tam czyta jakieś samouczki, udaj się do wskazanego punktu, aby zabrać narzędzia do mycia, dobra. Zostało czyszczenie karoserii. Aha, czyli tylko to chyba to jedno mogę sobie zabrać, tak? Rozłóż, połóż narzędzia, dobra. Tutaj. Możemy otwierać. Jezu, jaki on brudny jest w środku. Matko jedyna. Menu kołowe, ekwipunek, sklep zlecenia. Przenieś auto do innego garażu, tryb foto, mapa, trochę jak w Car Mechanic Simulatorze. Szmatka, dobra, pianownica. Okej, okay, żeby pograć auto pianą, zrób to dokładnie. Pomiń to, po co ty mi to mówisz, przecież wiadomo co to. Nie pierwszy raz się samochód myje. O, jeszcze jakieś osiągnięcie od tego padło. Elegancko, ogólnie tutaj się chyba podświetla na jakiś kolor. Jakiś na zielono mi się to podświetliło, ale co to oznaczało, to nie mam zielonego pojęcia. Aha, i nowe zadanie mi to. O, maska, dobra, czyli chyba tak. Maska zaliczyło, że pokryta jest pianą całkowicie, tak jak powinno być. Tutaj jeszcze chyba coś tam. Lekkie niedociągnięcia. A w ogóle za pianę płacę, czy to jest jakieś, nie wiem, za darmo? Bo tak, za darmo to jest ocet słodki, to i w ogóle można używać ile się chce. To umyjmy cały samochód w takim bądź razie. Nie oszczędzajmy na niczym. Okej. Okay. Szybę też by się przydało umyć tam, bo przecież on nie ma spryskiwaczy do tego. No i co? I na początek łatwe takie zleconko. Szpegi też tutaj. Szpegi też muszą być czyste, wszystko musi być czyste. Tak, przyjeżdżacie do najlepszego detailera w mieście, no to wszystko musi być ładnie, pięknie i ma być czysto przede wszystkim. Tak, czyli po prostu jak pokryję ten cały jakby element, powiedzmy, no to wtedy mi się właśnie pojawia na zielono, a jak sobie przycisnę drugim przyciskiem, to mi się pojawia na czerwono. Dobrze, podoba mi się to, że takie podpowiedzi tutaj sobie dajemy. Ok, otwórz menu ekwipunek. Myjka ciśnieniowe, to wszystko tak w kieszeni sobie noszę, tak? No, spoko. Użyj myjki. Ok. W sumie powinno się myć to od góry do dołu. Ej, nawet fajne takie te. Powiedz, jakby to powiedzieć, takie smaczki w postaci takiej wody jeszcze. I brud w sumie schodzi tam, gdzie sobie pomyjemy. Dobra. To teraz od góry do dołu. Okej, okay, to mamy załatwione. Tu jeszcze na dole. Podoba mi się to. Podoba mi się ta gierka. Mam nadzieję, że później będzie jakieś tam, powiedzmy, lepsze zlecenie, typu, nie wiem, kup samochód ze złomowiska. I go na przykład odrestauruj, nie? Że tam powiedzmy, no, całą karoserię, tak? Tak, w Car Mechanic Simulatorze to było. Że po prostu brało się jakiś wrak ze złomu i powiedzmy, albo się naprawiało te części, albo się zamawiało nowe. No, tutaj wiadomo, że gra jest od detailingu, no to raczej będzie to tak, podejrzewam, że tak będzie to zrobione, że po prostu nie będziemy kupować jakichś nowych części, tylko po prostu będziemy się tutaj bawić właśnie w jakieś czyszczenie, odrdzewianie i tak dalej. Dobra, tylnej wycieraczki to nie ma, to trzeba tutaj szybko umyć. To jest pięknie, ładnie zrobione. A no i pokazuje mi też, gdzie jeszcze piana została. No jakbym piany nie widział, no proszę państwa. Z tym to już wiecie. Trochę przesadziły. Ej, ale umyj szyby, szyby są przecież umyte. Przecież myłem.
Piano mi w ogóle jeszcze nie spukałem. Hola. Trzeba dokładnie, a nie co mam? Klienta z pianą zostawić. Okej, okay, dobra robota. Teraz co? Pomagę ci w pozostałym. Dobra, czyli tak, na regał to odstawiamy. Zestaw do szyb. Aha, i tam będzie zestaw do wnętrza prawdopodobnie. No dobra, wiadomo co i jak. Już wiadomo, że to najpierw trzeba szybę umyć. A, to taka jakby mini giereczka jeszcze do tego. Okej. Okay. Zacznij od spryskania i płynę do mycia, a następnie użyć matki. Ale to by się chociaż pokazało, gdzie to spryskałem, czy coś? A nie tak. O, mogę się przez szyby przerzucać, że tak powiem. To w sumie fajnie. Ciekawe, czy to się kiedyś kończy, bo fajnie by było też zamawiać takie specyfiki tutaj do tego. Dobra, tu jeszcze te boczne. Cyk, ładne przechodzenie pomiędzy tymi. Lusterek nie mogę, tak? Okej, zmień narzędzie, szmatka. Ej, elegancko ty, zobacz. Jakie brudne szyby były, co tu nie było? Wycieraczek, żadnego płynu do tego? Już? Woda. Co woda? A na szmatce, że woda, dobra, że to się. A, bo to się, zobaczcie, bo tak jak się szmatką wyciera to, inaczej się myje, to się woda zbiera na szmatce. Kurde, no to bym nie pomyślał, że to coś takiego będzie tutaj w takiej grze. Ale elegancko. To mi się podoba, kurde, zobacz. I teraz wyciskamy sobie szmatę. No, ci powiem, że mnie to pozytywnie zaskoczyło. Przejdź tu na drugie. Jak jeszcze nie wytarta do końca, co ty? Gra mi tu za szybko tutaj podpowiada, że to jest wszystko jednak zrobione na tip-top. Dobra, wychodzimy stąd, umyj szyby, wyciśnij wnętrze. Dobra, czyli teraz tak, zostawiamy ten zestawik do szyb. Teraz zestaw do wnętrz. Co my tu mamy? Dobra, czyszczenie wnętrza też będzie proste, ale ten samochód by się przydał wytrzeć tutaj, bo co on takie zacieki zaraz będzie miał tutaj na tym. Odkurzacz, piana do tapicerki, ja bym najpierw tutaj poodkurzał. Wiecie? Przecież tu chyba nie ma co poodkurzać. Przybliż, oddal, użyj narzędzia, zmień. Aha, bo to chyba najpierw trzeba spianować. I teraz, dobra, gitara, kumam już. Już wiem o co chodzi. Luźno, spoko. A bo to jest ten odkurzacz, ten taki na mokro. Myślałem, że to brudy najpierw trzeba, wiecie, tam powyciągać, że tak powiem, z tych dywaników, jakiś piasek i tak dalej, takie wiecie, takie rzeczy, jak się odkurza gdzieś tam na stacjach benzynowych. A to dopiero później się tam coś zabrać za jakieś tam mycie. W ogóle coś zmieniło? Ta tekstura, ten kolor to taki jakiś taki pozostał taki jak był. Taki brudny w zasadzie. No dobra, zobaczymy zaraz. Powinno mi to zaliczyć bez problemu. Wytrzyj karoserię. Aha, bo to jeszcze szmatką trzeba karoserię wytrzyć. Dobra, ty. Ale jazda, bo ja myślałem, że to tak się zostawia. A tu widzę, wytrzyj karoserię jeszcze. Dobra. O, i gitarka. Czekaj, pokaż ty teraz. Co tu mam? Brak narzędzi, kosz na śmieci. Kosza na śmieci nie chcę. Dobra, wyciśmy tą tapicerkę. Później będziemy to. No to chyba raczej w tej grze to tutaj nie zaschnie aż tak bardzo szybko, że tak powiem. To mi się tak bardzo ładnie podoba tutaj. Już ładnie zrobione, okej. Teraz za fotelik się zabieramy. Jego chyba tylko wystarczy z przodu spryskać, wiecie? Jego tutaj chyba trzeba. Wystarczy tylko tak o. Tak o, tylko tutaj. Przelecieć. Wycić fotel. No, oczyścimy dokładnie, dokładnie. Dokładnie, jeszcze nie dokładnie, bo jeszcze z tyłu. Czyli jednak tutaj niecalutki. Ale zobaczcie na to, że. Wcale nie muszę całego pryskać i całego czyścić. To mi się w sumie bardziej podoba. Dobra. Aha, wnętrze. Co jeszcze jest do czyszczenia? Przepraszam bardzo. A no tak, bagażnik przecież jeszcze. Bo włożone wszystko i nic w takim bądź układzie. Trzeba to czyścić tutaj. Mam to jakieś porysowane, już to by się przydało wymienić. Dobra, wyciś wnętrze. Umyj samochód, wyciś karoserię teraz. Zamknij to. Zamknij to. I zamknij to. I teraz czekaj. Takie narzędzia tutaj, ale jeszcze do nich nie mam dostępu. Póki co.
Jakaś karetka chyba pojechała. Szmatka. I pewnie tutaj też się będzie woda zbierała. Patrz, jaki ładny teraz. I jeszcze do tego jakiś wosk by się przydał tutaj, żeby nakładać na tą karoserię, żeby to się ładnie jeszcze błyszczało, chroniło. Do tego jakaś folia ochronna jeszcze w dodatku. No i wtedy można by było coś tutaj myśleć nad tym wszystkim, a nie tak tylko. Sucha woda, szmata i ten, to se każdy na zwykłej myjce potrafi zrobić. Dobra, tutaj jeszcze. Tutaj jeszcze nie doczyściłeś. Panie detailerze drogi. Tu jeszcze ci trochę zostało. To jest wszystko w porządku. Wyciśnij szmatę. A szmata chyba kolor zmienia nawet. Coś mi się tak wydaje. Zaraz zobaczymy. Trochę jeszcze do samochodu zostało tutaj do wytarcia. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie kolor zmienia, jak ona nasiąknie tą wodą. Pewnie taki ciemniejszy się robi, mi się wydaje. Dobra, czyli został jeszcze dach tutaj. Wiadomo. I to tak ogólnikowo w zasadzie mi tutaj łapie. Dobra, zaraz zobaczymy, czy ta szmata faktycznie zmienia. Wydaje mi się, że jest ciemniejsza. Ale to za chwilę. Jeszcze trochę tutaj podłapiemy. Co się stanie? Aha, nie zbiera wody. Dobra. Kolor szmaty się zmieni? No tak, no taki jaśniejszy. No to czyli tak mówiłem. Tu na palcach se staniemy, bo to na dach to trochę nie sięgamy. Udało się? Udało się? Wytrzyj szyby? Znaczy wytrzyj karoserię? Gdzie jeszcze? Tutaj. Patrz, jak nie do końca żeś ty wycierasz, ty. Otwórz to. A, bo ja sobie mogę tak w taki sposób to zrobić. A, dobra, to mi przybliża. Ej, szyby umyłem, co ty chcesz ode mnie? Co ty chcesz ode mnie? Czemu ty mi tutaj mówisz, że jakiś szyb nie umyłem? Jak ja umyłem? Tutaj nie umyłem? Serio? Że niby taki... No? Trzeba wracać do domu. To taki kawałeczek zostawiłem. O, widzicie, tu jest mokre jeszcze. To, to mokre. To. Jednak tak nie do końca trzeba się starać, ale no być może to dobrze. Brak narzędzi. Wracę do domu. A jeszcze jest jasne, ja bym jeszcze jeden samochód tutaj zrobił. A też będę do domu wracać? Dziwne. Dobra, nie pokazuję wam tych wstawek, bo tam jest muzyka i generalnie nie wiem, czy ona ma prawa autorskie, czy nie. Natomiast krótko o tym, co się właśnie stało. Dlaczego jesteś w takim gównianym blaszaku, a nie w takim pięknym salonie, jak byliśmy wcześniej. Była powódź i nam to wszystko zalało. Tak w skrócie. Więc zaczynamy od zera. Te typowe w grach, nie? Najpierw coś mamy, później dostajemy kopa w dupę i musimy zaczynać od nowa. No tak to niestety bywa. Tutaj mamy komputerek, więc możemy sobie pewnie zleconka tutaj brać. Abori 81. Zaakceptuj zadanie. Wydaje mi się, że z Aborim to się uporamy, ale w następnym odcinku. Co to jest? Pokaż tego. Gargamela. Muszę kucnąć? Na palcach może stanąć? Nie mogę? To nie. Jakieś narzędzia czy coś? To ja będę to tutaj chyba robił. Coś mi się tak wydaje, bo to... To jest chyba mój nowy garaż. Ale dobra. Abori w następnym odcinku. Jeśli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jesteście nowi. Ja was zapraszam do zaobserwowania mnie na Instagramie, na TikToku i zapraszam na dołączenie do Discorda. Wszystkie linki macie w opisie i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.